skłosza Redeco. www.redeco.pl. W ubiegłym tygodniu odbył się test Coopera, który podzielił uczestników programu I Ty Możesz Zostać Maratończykiem. Pozwolił przyporządkować do odpowiednich grup. Podział nastąpił ze względu na zaawansowanie biegaczy. Utworzono 3 grupy. Pierwszą dla początkujących, to dla osób, które podczas testu Coopera przebiegły dystans poniżej 2200 metrów. Grupa średnio zaawansowana jest dla tych, którzy pokonali trasę między 2200 a 2500 metrów. Wreszcie zaawansowani to biegacze, którym podczas testu udało się przebiec ponad 2,5 kilometra. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzić będą Weronika Machowska, Agnieszka Danilewicz i Sylwia Ejdys-Tomaszewska. Pierwsze spotkanie w podziałach na grupy w niedzielę o 9 na pergoli Stadionu Olimpijskiego. Wcześniej, bo już o 8 na AWF-ie, rozpocznie się druga część akcji Cały Wrocław Biega. Zapraszamy na Akademię Maratonu. To projekt naukowo-badawczy, który MCS realizuje wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Międzywojewódzką Przychodnią Sportowo-Lekarską. Dla uczestników Akademii organizatorzy przygotowali cykl wykładów, podczas których poruszana będzie problematyka z różnych dziedzin kultury fizycznej, m.in. z zakresu medycyny sportu, teorii treningu biegowego, fizjologii, psychologii, dietetyki. Inauguracyjny wykład poprowadzi znany naukowiec i zarazem maratończyk profesor doktor habilitowany Jan Chmura. Tematem spotkania będą reakcje fizjologiczne organizmu podczas biegu maratońskiego. Wykłady w Akademii Maratonu będą się odbywać raz w miesiącu. Treningi w programie I Ty Możesz Zostać Maratończykiem od kwietnia już 2 razy w tygodniu. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.